A w dzisiejszym odcinku The Foresta będziecie mogli zobaczyć, jak latam po jaskiniach, poluję na zwierzęta, jak ganiają mnie kanibale, jak ja ganiam ich, także jednym słowem krew, pot i łzy. Zapraszam serdecznie. Wiewiórki, dobry dzień, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku, a właśnie w pierwszym odcinku ponownie z serii The Forest. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić tym razem The Foresta do końca. Chciałbym zrobić coś takiego, że co odcinek to ktoś nowy z was, wybierany losowo albo coś, trafia ze mną i nagrywa ze mną odcinek, albo bierzemy trójkę z was i nagrywamy razem odcinek z The Foresta. Jeżeli taki pomysł wam się podoba, to oczywiście piszcie w komentarzu, z chęcią bym z wami coś ponagrywał. Możecie też to pisać na Discordzie, wtedy będę was wybierał z Discorda. Także jeżeli macie The Foresta, dajcie komentarz i być może coś razem nagramy. I mówię całkiem poważnie, bo chciałbym zrobić taką serię interaktywną z widzami. Także co? Przejdźmy, lecimy ze samolotem. Halo, Timmy. Siema. Mogłem tu w międzyczasie robić, a nie tak się patrzeć. Ej, ale czajcie. Tak bez kitu lecieć samolotem faktycznie gdzieś dokąd się rozbić na takiej wyspie, kurde, przypał fest, nie? Chciałbym zrobić też coś takiego, że podczas tej serii będziemy robić coś takiego, że co odcinek będziemy zdobywali jakiś item. W tym odcinku może nawet dwa. Zobaczymy jak z czasem. Okej. Tu mamy tego ziutka, który zabiera nam Timiego. Dobra, bez gadania, żeby nie tracić czasu, chciałbym w tym odcinku zdobyć akwalung, to po pierwsze. Po drugie zdobyć jeszcze co? Akwalung, Rusty Axe i Modern Axe. Czyli chciałbym zdobyć dwie siekiery. I to chyba wszystko. Także co, bez dłuższego przedłużenia wezmę sobie tylko parę rzeczy. Najbardziej mi zależy na szmatkach, no bo jednak tych szmatek nigdy nie za mało. Chcę ich mieć możliwie jak najwięcej. No rozwal się. Znowu ta piłka. Na co mi ta piłka? My się tu rozbiliśmy w ogóle obok obozu. To grubo polecieliśmy. Tutaj się chyba jeszcze, jak gram w The Foresta, to w tej lokalizacji się chyba jeszcze ani razu nie rozbiłem. Nie do końca wiem, gdzie ja jestem. Aha, tutaj. Jestem tutaj, dobrze. Zobaczmy, co mają tu w wiosce. Ja nie pamiętam, co było w tych wioskach. Będę chciał też zrobić coś takiego, że oswoimy sobie kanibali, co wymaga ode mnie tego, że nie będę ani niszczył ich totemów, ani przy nich ścinał drzew, ani nie robił nic tego typu, co by mogło ich rozdenerwować. Tu jesteśmy na górce, więc zakładam, że ja muszę iść w tamtą stronę, aby dotrzeć do statku, bo statek jest moim punktem orientacyjnym, dokąd mam podążać dalej. Dobra, mam statek, tu jest statek, okej, super, to jestem przy statku, to już mam jakiś punkt orientacyjny. Statek, drzewo, dobra, chyba wiem gdzie jestem, chyba wiem co mam robić. Na statek pójdziemy sobie później, bo statek to jest taka oczywista rzecz, którą możemy zahaczyć przy okazji, więc pierw pójdziemy sobie po akwalung. Dla osób, które nie grały w The Foresta, podpowiedzią będzie to, że aby dostać się do akwalungu, musimy znaleźć to drzewo, a następnie odwrócić się w tą stronę i iść cały czas prosto, aż znajdziemy wejście w podziemie i tam trafimy na akwalung. Albo Modern Axe, nie pamiętam, jedno z dwóch. Nie, akwalung, bo Modern Axe jest przy wiosce. Dobrze, to idźmy po akwalung. Tu musimy iść cały czas prosto, aż dotrzemy do dziury. Kanibale! Kurde, szybko znawigowali, gdzie ja jestem. O, dochodzimy tutaj. Jak widzicie, nie było to jakoś giga daleko. Wchodzimy do środka i lecimy po akwalung. Tu będzie jazda bez trzymanki. Boże święte, a ja nie mam aż tak dużo szmatek, żeby tutaj... Nie lubię tego. Wiecie dlaczego? Bo tu jest, kurde... Ta gra mnie strasznie przeraża. Szczególnie ta latarka. Ty, tu powinny być już kanibale, chyba. To jest jeden z powodów, dla którego... Totalnie nie lubię jaskiń. No właśnie, gdzie ty jesteś? No chodźżeś tu! Dobra, jeden z głowy, jeszcze jeden i będziemy mieć ich z głowy. Dobra, święty spokój.
Święty spokój. Zbieramy szmatki, które są na wagę złota i rozpalamy sobie szybko jakieś ognisko. Żeby spalić tych ciulów. Gdzie oni są? Jeden. Boże, zgubiłem się już. Drugi. Oczywiście pozbieramy fanty. Trochę kostek. Mamy dezodorant, fajnie. Tu mamy pierwszą część zabawki. Dobra, chyba wszystko zebrałem, możemy iść dalej. Tu mamy kolejny obrazek. O Boże, tu jeszcze są? Pójdziesz won! Ej, ta maczuga własnej roboty ma całkiem mocne obrażenia. Ona ma lepsze obrażenia i blok niż siekiera podstawowa. Przy okazji się ich podpala od razu. Pójdziesz won! Co za łajza. Od razu ich spalimy, jak im przywalimy tym. Ja teraz nie mogę przejść. Bo sam się spalę. Gitara. Dobra, skoro mamy za dużo kości, to zróbmy sobie pancerz z kości. Git. Idźmy dalej, bo tu jeszcze... Aha, tu jest ten. Łe, to szybko poszło. Pamiętajcie, widzowie, kto nie grał, to szmatki są na wagę złota. Ze szmatek możecie zrobić sobie liny, zamiast latać i szukać ich jak ostatnie, nie wiem, ciule. Także jak macie możliwość zbierania szmatek, to zbierajcie ich tyle, ile fabryka dała. Gdzie ten kanibal się spalił? Tutaj, mam cię. Dobrze, możemy iść dalej. O, ciuszki nowe. Tam nie wchodźcie, bo tam to jest rozwalone są te... Tam jest w sumie tylko flaczki i nic więcej tam nie znajdziecie. Czyli my jednak tam w dół schodzimy. Z tego, co się nie było, prawie bym spadł na mordę. Kilka czaszuni, znowu w dół. Nie żeby coś, ale ja nie pamiętam, żeby tak głęboko się schodziło. A jednak się schodziło. Dobra, tutaj mamy akwalung. Tutaj mamy akwalung, czy tu coś jeszcze jest? Bo nie pamiętam. Jakiś krzyżyk. Tylko czaszki, dobra. To idziemy. Nurkujemy sobie. Ups. Tu mamy pierwszą taką wysepkę, na której możemy sobie odpocząć chwilowo. Tu są jakieś te dzieci mutantów. Nie zwracajcie na to uwagi, po prostu je omincie. To i tak wam nie zada żadnych obrażeń. Okej, i lecimy dalej. Dopływamy sobie do takiego miejsca. Free latarka, także zawsze warto skorzystać. Tutaj mamy butle, race. Odpalmy sobie pochodnię naszą. Tu już więcej nic nie znajdziemy takiego. Pamiętajcie, że jak jest wam zimno i odpalicie sobie taką pochodnię, tak jak ja teraz czaszkę, lub po prostu zawiniecie szmatkę na kijek i kijek sobie tak odpalicie, to bez problemu będzie was to rozgrzewało. Tu dochodzimy do żelaznych wrót. Ja sobie jeszcze wezmę cyk. Szmatkę odpalę sobie, żeby nie marznąć. Muszę od razu odnowię sobie pićku, jakiegoś batonika. Idziemy dalej. Tu nie będzie żadnych kanibali ani nic. Tu mamy taką sektę. I tutaj obok tej sekty, tutaj między namiotami, powinna być jeszcze gdzieś... O, mamy przy okazji ognisko, fajnie. Powinna być... O właśnie, jest. Zardzewiała siekiera, obrazek Virginii. Obrazek przedstawiający Virginię. Ło, tu nawet da radę wejść do jednego z namiotów. Tu możemy uzupełnić sobie zapas puszek, z tego co się nie mylę. Tu już nic nie będzie. Może pozbierajcie to, na co macie ochotę i lecimy dalej. Tu sobie wypływamy. Się tylko rozgrzeje. Mamy kolejny obrazek, który przedstawia, gdzie jest zakopana jedna z części do pistoletu skałkowego.
Standardowo wypłynąłem w nocy, także sobie ustanę tutaj na ten i poczekam na dzionek, zanim pójdziemy do kolejnej jaskini, żeby mnie nic w nocy nie zażarło. Przy okazji tu znajdziemy trochę bełtów. Czy strzał? To są bełty czy strzały? Bełty. Podsumujmy, co znaleźliśmy do tej pory. Znaleźliśmy trochę płytek drukowanych, trochę flar, tkanin 77, latarkę, lakier do włosów, siekierę, która ma 100% bloka, czyli jak się ją zasłonicie, to żaden potwór wam nie zada obrażeń. O, kościane pancerze, mamy to od razu, załóżmy. Troszkę ciuchów, czaszek, 3 zbiorniki paliwa, 4 liny, także jest okej. Okay. Dobra, powoli mamy świt i teraz taką. Dla osób, które znają drogę stąd do tej wioski znajdującej się nieopodal statku, to mogą się od razu do niej udać, a osoby, które jak ja mogą mieć problem z zlokalizowaniem tej wioski, bo nie grają tak często w The Foresta, to zalecam, aby udały się w stronę statku. Czyli to myślę będzie tu, gdzie mamy te górki. Co to jest? Co to jest? To powiecie, że to jest jagody, super. A, to trujące, to mniej super. Udały się w stronę statku, który mamy tutaj tak naprawdę zaraz. Bo tutaj jak pójdziemy w tą stronę, to jesteśmy na... Tam mamy kontenery. Więc udajemy się w tą stronę, aby dotrzeć do statku. Dobra, jesteśmy na statku. Jeszcze sobie na niego wejdę tylko, żeby się trochę pożywić. Bo tam mamy jedzonko. Tu też oczywiście znajdujemy parę innych interesujących rzeczy nas. Zdjęcia Virginii. Magnetofon. Do odsłuchiwania kaset, dużo zdjęć, butle, pieniądze. Jak potrzebujecie lin, to tutaj też będą leżały liny. Ja troszkę jedzonka mam przede wszystkim. Ok, i lecimy teraz prosto do tej wioski. Ja od razu, żeby nie mieć potem problemów, to sobie wezmę żółwika. Bo nie wiem jeszcze, gdzie będę się osiedlał. No co mi ta głowa, weź ją wyrzuć. Wziąłem skorupę, wziąłem, dobra. To możemy iść do wioski. Czyli teraz tak, żeby dostać się do wioski, idziemy, jak mamy tutaj jacht, tam mamy drzewo, to idziemy tak naprawdę tutaj prosto jak mordę strzelił i dotrzemy sobie do... dotrzemy sobie do wioski. O, tam już widać tą wioskę. Właśnie do niej musimy dotrzeć. Sobie wezmę mimo wszystko tą czaszkę, bo ona ma dużo obrażeń i... dużo obrażeń. Oho, o tym mówiłem. Pójdziesz wam! Se wejdę do wody, to nie będą mnie ganiać. Te kanibale jaskinowe to są takie tłuki, ale tylko życie utrudniają. Dobra, tu pozbierajmy wszystkie fanty. O, już przyleciał. Pójdziesz wam! Łajzo. Pójdziesz won! Jezu kochany, jak ty człowieku drażnisz! No i po co ci to było? Po co? O, garnek sobie weźmiemy. O, tu macie możliwość wysadzenia dynamitem, nie? I teraz między tym a tym domkiem musimy się udać ścieżką. Żeby dojść do jaskini, w której znajdziemy sobie Modernaxa. Dobrze, ja sobie otworzyłem chyba już wszystkie te kuferki, także idziemy sobie tam. Jak widzicie, tutaj macie jasną, klarowną ścieżkę i tak naprawdę cały czas trzymacie się tej ścieżki. I ona was doprowadzi do wejścia do jaskini, wylecą nietoperze, wy wchodzicie do środka. No i dalej to już wszystko w waszych rękach. Idziemy. Tutaj droga jest stosunkowo prosta. Na początku idziemy cały czas prosto, oczywiście tutaj mamy szmatki. Tu skręcamy w prawo. O właśnie, do nich. Jeden z głowy, drugi niestety z głową jeszcze. O, jak się zaklinował, to wykorzystać okazję i od razu go wcymbał. Tego tak samo podpalić, zamiast marnować kijki na ognisko, to rozpalamy sobie ognisko na nich i tyle. Problem z głowy. Dałem ponownie masę kości, pozbierać co się da. Tu jeszcze więcej.
Elegancko, mamy trochę armora, także idziemy w tą stronę. Tu oczywiście masaż matek po drodze. I teraz tak, o, jeżeli wszystko mamy już tutaj pozbierane, to idziemy sobie tutaj, gdzie macie tą czaszeczkę w dół. Szukamy takiej czaszeczki palącej się po prostu w dół i zjeżdżamy sobie na dół. Po tym jak zjedziemy sobie tutaj właśnie na dół tą liną, to idziemy sobie tutaj, tędy. I dochodzimy do miejsca, w którym mamy wszystkie fajne itemki, tutaj jakieś proszki, nie proszki. I tu leży Modernax, który jest nam potrzebny w tym wypadku. Tutaj mamy oczywiście dynamit, który też nam się przyda, także bierzcie tego ile się da. Leki, jak chcecie sobie uzupełnić, jakieś różne części, kasety, kolejną kartkę, czerwoną farbę, pędzel. W sumie nie wiem do czego jest ten pędzel w tej grze. No i tak naprawdę możemy tą samą drogą stąd wychodzić. Elegancko udało nam się wszystko zrobić. Teraz co, ja to się udam chyba w stronę statku, aby zakończyć ten odcinek już. Tam w statku będziemy mieli free lokację do zapisu i tak dalej. Piaszczurka. Co za gówno, uciekło mi. Okej, jestem na stateczku i tu mogę sobie spokojnie zapisać gierkę. Elegancko. No i co, z mojej strony to wszystko, widzowie, w tym odcinku. Także co, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie ze mną zagrać w The Foresta, napiszcie w komentarzu. Oczywiście dołączcie do mojego Discorda, żebym miał z wami komunikację. Jeżeli macie fajny sprzęt, który mógłby też nagrywać waszą perspektywę, to dla mnie super. Jeżeli nie, to też was to nie wyklucza, bo nie jest wasza perspektywa aż tak konieczna. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie ze mną zagrać w The Forest, napiszcie komentarz, że chcecie, dołączcie do Discorda, żebym mógł was zlokalizować. No i co, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na rapiosie, cześć. A i możecie napisać, co mam zebrać w kolejnym odcinku. Nara!